Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie. Rozpoczynamy drogę ze Słową kolejnego dnia, drugiego pełnego dnia naszych rekolekcji. Przypomnę, że towarzyszy nam obietnica Jezusa, wypowiedziana wobec uczniów, gdy powstaną przez was do Galilei, a potem przypomniana, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Uchwyciliśmy się tego słowa, żeby odkrywać, żeby poznawać, jak spełnia się ta obietnica Jezusa w naszym życiu. Dlatego wracamy do Ewangelii, wracamy do zwyczajnych wydarzeń, do tego, co dobrze nam znane, do naszego życia. Zaczęliśmy od spotkania z naszymi bliskimi, z osobami, które razem z nami przeżywają życie. Często jesteśmy z nimi bardzo związani, są dla nas bardzo drodzy. I szukamy tej zapowiedzi Jezusa, który mówi, że właśnie najbliższymi Jemu są ci, którzy pełnią wolę Ojca, wolę Boga. To był pierwszy fragment, pierwsze doświadczenie z naszej codzienności, właśnie z tego, co stanowi nasze życie. Idziemy dzisiaj dalej. Nowy tekst z rozdziału 6, dwa fragmenty, dotyczy pracy, posługi, zadania, misji, jaką otrzymują uczniowie. Praca i odpoczynek, te dwa doświadczenia, jakże bliskie, jak ważne, jak obecne w naszym życiu. Wydaje się to być coś bardzo zwyczajnego. Może życie wielu z nas jest bardzo wypełnione, może przede wszystkim pracą. Na odpoczynek już nie ma tak dużo czasu, albo obiecujemy sobie, że będziemy odpoczywać kiedyś indziej, chociażby na emeryturze czy w wieczności. Ale to niezwykle ważne doświadczenia. To ważne, żeby taką umiejętność przeżywania pracy i odpoczynku jako miejsca spotkania z Jezusem zmartwychwstałym. Ważne, żeby to odkryć. Rozpocznijmy słowami psalmu 105. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów, śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, opowiadajcie wszystkie Jego cuda, szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się raduje serce szukających Pana. Szukajcie woli Pana i Jego mocy, zawsze pragnijcie być w Jego obecności. Pamiętajcie o cudach, których dokonał, o znakach, o wyrokach ust Jego, potomkowie Jego sługi Abrahama, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kochani, nasz tekst jest umieszczony, czy wybraliśmy tekst z rozdziału 6 Ewangelii Świętego Marka. Dwa fragmenty rozdzielone opowiadaniem o śmierci Jana Chrzciciela, które łączy osoba Jezusa. Najpierw czytamy o tym, że Jezus rozesłał swoich uczniów z misją nauczania, a potem towarzyszymy uczniom, którzy wracają, którzy są z powrotem u Jezusa, opowiadają Mu o tym, co się wydarzyło. Potem Jezus zabiera ich na miejsce osobne, żeby nieco wypoczęli. To nasze pierwsze spotkanie z tym tekstem. Warto właśnie tej lekturze poświęcić trochę czasu, kilka razy ją przeczytać, czytać ją głośno. Przywołuję te treści, o których już mówiliśmy wczoraj, wprowadzając sobie troszkę tą praktykę czytania, lekcjo. To ważny krok. To nie jest tylko przygotowanie do modlitwy. Samo czytanie słowa, ono jest modlitwą. Jest, więc nie marnujemy czasu, nie tracimy. Mówiłem też o tym, jak ważna jest modlitwa do Ducha Świętego, to by otworzył mnie na Słowo, by otworzył Słowo dla mnie. Pierwszy fragment rozpoczyna się od
decyzji Jezusa, który postanawia rozesłać 12, przywołał do siebie 12 i zaczął ich rozsyłać po dwóch. Zanim zaczniemy rozważać te poszczególne miejsca, słowa, zdania, decyzje Jezusa, Jego zamiary, zwróćmy uwagę na kontekst naszego słowa. To jest jedna z mądrości, drogi Lectio Divina, że zaczynamy od kontekstu. Prosto to brzmi w ten sposób, od kontekstu do tekstu. Lepiej, głębiej rozumiemy słowo, jeśli wiemy, w jakim kontekście ono zostało wypowiedziane. Co towarzyszy, co było przed wydarzeniem, które rozważamy. Jeżeli tylko dysponujemy takim czasem, a droga Lectio Divina uczy nas właśnie takiej hojności w spotkaniu ze Słowem, tego, że się nie spieszymy, że nie mamy tylko kilka minut na to, żeby czytać Słowo, ale mamy czas. Takiej mądrości, takiej logiki uczy nas właśnie droga Lectio Divina, takiego spokoju, cierpliwości. Więc idźmy za tą mądrością i zauważmy, że pierwsze wiersze rozdziału 6 opowiadają o pobycie Jezusa w Nazarecie. Znamy to wydarzenie opisane przez Marka, także opisane przez świętego Łukasza, który opowiedział nam, że Jezus tam czyta Izajasza, Duch Pański spoczywa na mnie. Potem Jezus mówi do słuchaczy, do swoich ziomków, z pewnością powiecie mi te słowa, uczyni tutaj, w swojej ojczyźnie, to, co jak słyszeliśmy, działo się w Kafarnaum czy w innych miejscach. Nie wierzyli w Niego. Marek nieco inaczej to wydarzenie opisał, ale dzieje się to samo oczywiście. Konsekwencja tego spotkania i pobytu Jezusa w swojej rodzinnej miejscowości jest taka, że jest wyrzucony, nieprzyjęty jako prorok, jako Mesjasz. To ważne dla nas. To wydarzenie, może tak prosto nazwijmy go, porażka Jezusa w swojej rodzinnej miejscowości nie osłabia Go. Jezus się nie zniechęca, nie musi sobie odpocząć troszkę, nie musi iść gdzieś indziej, gdzie będzie przyjęty, żeby na nowo takim zapałem się napełnić, żeby się rozpalić do działalności misyjnej. To nie gasi Jego zapału. Dlaczego? Pewnie z tego powodu, że to nie ludzie dają Mu mandat do bycia Mesjaszem, ale Ojciec. Nie ludzie potwierdzają to, że rzeczywiście jest prorokiem, że dobrze robi, ale czyni to Ojciec. Ojciec Go posyła. Jezus jest tego pewien. Dlatego przyjmuje to odrzucenie, opuszcza to miejsce, opuszcza swoją rodzinną miejscowość. To smutne, że Go nie przyjęli. To smutne. Odrzucili łaskę, jaką Bóg dla nich przygotował. Ale Jezus się nie zatrzymuje. Idzie dalej. Nie tylko idzie sam. Posyła uczniów. Przywołuje do siebie. To słowo może nas poprowadzić w modlitwie do innego miejsca w Ewangelii Markowej, do rozdziału 3, gdzie czytamy, jak Jezus wybiera 12. Już o tym wspominałem, kiedy mówiliśmy o więziach, które nowych więziach Jezusa, że dzieje się to słowo, to wydarzenie opisane przez Marka w 3 rozdziale jest tuż po powołaniu 12. Rzeczywiście, kiedy dochodzi do tego momentu, że Jezus ustanowił 12, to tak bardzo znaczące jest to, że Marek zapisał, przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. Podobne przywołanie teraz ma miejsce, kiedy Jezus rozsyła uczniów, przywołuje ich. To znaczy, że dokona się ważna decyzja, ważny przełom w życiu uczniów. Spróbujmy sobie wyobrazić tę sytuację. Tym, który nauczał do tej pory, był Jezus. On przemawiał do tłumów, On czynił znaki, On uzdrawiał. Uczniowie byli bardzo blisko tego. Uczniowie widzieli to wszystko. Słyszeli, jak tłumy podziwiają Jezusa,
jak może powtarzają sobie z ust do ust, jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. To bardzo podnosi, to rzeczywiście zapala ucznia. Ale teraz etap drugi. Teraz Jezus ich pośle, żeby oni głosili słowo, żeby uzdrawiali, żeby wyrzucali złe duchy. Kochani, to jest ogromny przełom, ogromne przejście, bardzo trudne, wymagające. Czego wymaga? Zaufania do tego, że Jezus ich posyła, to znaczy, że ich nie zostawia samych, nie daje im zadania ponad ich siły, że zna ich możliwości. Usłyszymy, że ich wyposaża. Ale chciałbym się tym z wami podzielić. Ten moment, w którym Jezus posyła uczniów, to jest moment, w którym ich dojrzewanie jako uczniów przyspiesza. Że oni, stając teraz nie tylko jako ktoś, kto jest z Jezusem, obok Niego słucha, wszystko zapamiętuje, ale jako ten, kto niesie Jego Słowo, staje twarzą w twarz ze słuchaczami. To jest ten moment bardzo ważny dojrzewania. Moment, w którym już nie są tylko obserwatorami, świadkami. Są głosicielami. W Jego imię idą do tłumów. Do tych, którzy jeszcze nie słyszeli Ewangelii, albo już ją słyszeli, idą w nich podtrzymywać tą nadzieję, zapał do oczekiwania na ten moment, kiedy objawi się Królestwo Boże. Bardzo to piękne. Może przypominać w naszym życiu wydarzenia, w których jesteśmy jakby, wypływamy na głębie. Jesteśmy wypuszczeni na głębokie wody, jak to czasem mówimy. Jesteśmy poddani wielkiemu egzaminowi. Już nie jako drugi, ale właśnie jako ktoś pierwszy. Jako ktoś, kto jest odpowiedzialny. Jako ktoś, kto głosi, prowadzi. Nie tylko pomaga. Pamiętam takie momenty z mojego życia. Myśli, które mi wtedy towarzyszyły. Może to słowo przypomni także wam, tobie, bracie, siostro, ten moment właśnie tego posłania. 12, ci, którzy byli blisko Jezusa, ta nowa wspólnota, którzy byli najbliżej Niego, Jezus ich rozsyła po dwóch. Bardzo to jest ważne, ten szczegół, że nie posyła ich pojedynczo, że nie mają za zadanie każdy z nich sam. To nie jest działalność indywidualna, właśnie taka solowa. To jest działanie razem, we wspólnocie, we dwóch. Jakie to ma znaczenie? Odnalazłem takie znaczenie tego słowa, tego gestu Jezusa, tej decyzji, że Jezus chce, żeby świadectwo uczniów było potwierdzone przez zgodność, przez to, że świadczą o tym razem. Pewnie nie razem przemawiają, ale to jest bardzo ważne, bardzo prawdziwe, kiedy w zgodzie, w jedności, w harmonii głoszone jest orędzie, prowadzące. Ile to przymnaża sił, jak to bardzo ubogaca, jak to czyni jeszcze pełniejszym, piękniejszym prowadzone dzieło, nie tylko ewangelizacyjne. Jak wygląda życie w domu, w rodzinie, czy też w jakimś zespole, kiedy działamy razem, jak to czasem językiem sportowym mówimy, że gramy do jednej bramki, a jak to się bardzo kłóci, jak słabnie, kiedy nie działamy razem, kiedy każdy jakby gra na własny rachunek, na własną nutę, chce swoje przeforsować, chce na swoim postawić. Nie może być Ewangelia, misja wiarygodna w takim szarpaniu się nawzajem. To jest nieprawdziwe. To jest jakiś zgrzyt wewnętrzny. To jest jakiś fałsz, który temu towarzyszy. Nikt takiego świadectwa nie chce przyjmować. Zatrzymuje się na tym, no czemu oni się ze sobą nie zgadzają? Czemu jeden mówi przeciwko drugiemu?
Może to są różne sytuacje, z ich wiele, tych przejawów braku jedności może być wiele, ale Jezus nie mówi o braku jedności, pragnie jedności. Chce, żeby uczniowie głosili Ewangelię, żeby wypełniali misję, jaką im powierza, zgodnie, razem. Przypomnijmy sobie to piękne, ważne zdanie ze Starego Testamentu, kiedy ma być ktoś oskarżony, to chodzi o zgodne świadectwo dwóch albo trzech świadków, żeby to było ponad wszelką wątpliwość prawdziwe, że nie wymierza się kary komuś, kto został fałszywie oskarżony, więc zgodne świadectwo będzie na to dowodem. Tutaj ta zgodność ma być potwierdzeniem prawdziwości Ewangelii. Jezusa, który już przyszedł, Jezusa, który działa, zaczyna rozsyłać ich po dwóch. Nie tylko mówi idźcie, ale daje im wyposażenie. Otrzymują władzę nad duchami nieczystymi. Podziwiamy pewnie, ilekroć czytamy to w Ewangelii, tę moc Jezusa, który przywraca ludziom, sercom, miejscom porządek, wolność, harmonię. Tyle opisów w Ewangeliach, kiedy Jezus pomaga tym biednym, udręczonym przez złe duchy. Takim, którzy są, często przypominają chorych, przypominają osoby chore psychicznie. Ale to właśnie przez wyrzucenie złego ducha ten ktoś otrzymuje zdrowie, wraca do zdrowych zmysłów, jak to opisuje Marek czy inni ewangeliści. Jezus udziela swoim uczniom tej władzy. Wielkie zadanie. Po co uczniowie otrzymują od Jezusa właśnie to wyposażenie, żeby wyrzucać złe duchy, żeby je gromić, żeby przywracać pokój serca? Dlatego, że jest to znak nadejścia Królestwa Bożego. I nie tylko wtedy Królestwo Boże przychodzi, kiedy pojawia się sam Jezus, ale kiedy pojawiają się Jego świadkowie. Oni głoszą Jego orędzie, zapowiadają Jego przyjście, mówią w Jego imieniu. Dlatego właśnie Jezus jest tam, gdzie idą uczniowie. Jezus przywraca sercom pokój, przywraca im wolność, wypędza złe duchy i czyni to przez uczniów. Dał im władzę nad duchami nieczystymi. Niezwykłe jest to, kiedy będziemy czytali o ich powrocie, to usłyszymy jeszcze to, odnajdziemy to, że uczniowie też uzdrawiali wielu chorych, namaszczali ich olejem. Z pewnością to wszystko usłyszeli od Jezusa, a jeśli nie, to naśladują Jego działanie, Jego zachowanie wobec chorych, opętanych. Przychodzą z pomocą wszystkim utrudzonym. Bóg chce podnosić, Bóg chce uzdrawiać. Są więc wyposażeni, posłani po dwóch, żeby ich świadectwo było wiarygodne, żeby w tej wspólnocie tego dzieła odnajdywali dla siebie, mieli dla siebie pomoc w tym, że ten drugi się modli, że pomaga, że wspiera, że zaraz będzie on głosił, będzie potwierdzał tę naukę. Teraz mamy to wyposażenie duchowe, władzę nad duchami nieczystymi. Jezus chce też przygotować niejako zewnętrznie uczniów do tego, żeby jako świadkowie byli wolnymi osobami. Chce, żeby zupełnie zrezygnowali z wielkich przygotowań do tej misji. Nie potrzebują przygotowywać się, zabierać jakichś zapasów, żywności, ubrania, środków, które są im potrzebne. Nie zabierajcie tego ze sobą. Bardzo to przemawia do mnie, bardzo to porusza. Nie bierzcie w drogę nic oprócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani pieniędzy.
włóżcie na siebie, na nogi sandały, ale dwóch ubrań nie zakładajcie. Myślmy, uczniowie, którzy idą w tym, co mają. Mają być prości, mają być bardzo ubodzy w tym. Ich skarbem, tym, co niosą, nie jest to, czym się mogą pochwalić, nie jest to, czym się mogą posłużyć, użyć. Nie jest to, nie jest żaden gadżet, mówiąc współczesnym językiem. Ich wiarygodność potwierdza to, co niosą. Pamiętamy może Piotra, w tych dniach słuchaliśmy tego opowiadania z Dziejów Apostolskich. Nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa wstań i chodź. To były pierwsze kroki te, o których czytamy dzisiaj w Ewangelii Markowej, w których uczyli się tego, że ich skarbem jest właśnie dobra nowina. Jest władza wypędzania złych duchów. Jest moc uzdrawiania. Mają być prości. Prości w tym, co zabierają ze sobą. Prości w tym, co jest im ofiarowane, co przyjmują. Gdziekolwiek wejdziecie do domu, zatrzymajcie się tam, aż do czasu, gdy będziecie opuszczać to miejsce. Nie mają szukać jakichś wygodnych warunków, rozglądać się, a może gdzieś indziej będzie łatwiej, może gdzieś indziej będą lepsze warunki do życia, do odpoczynku, lepsze jedzenie, lepsze właśnie wyposażenie domu, zamożniejsi gospodarze. Nie, to wszystko ma być drugorzędne. To ma pozostać. Niosą pokój, niosą orędzie, niosą władzę, noszą w sobie władzę wypędzania złych duchów, uzdrawiania i to jest najważniejsze. Pojawia się taki gest Jezusa, takie słowo, które nas zastanawia. Może dla nas jest też niezrozumiałe. Jezus mówi, jesteście głosicielami, heroldami bardzo ważnej prawdy. Niesiecie orędzie o królestwie. Dlatego jeżeli gdzieś będą was lekceważyć, a pamiętajmy o tym, że uczniowie pewnie mają w pamięci to odrzucenie Jezusa, które miało miejsce w Nazarecie. Jeżeli gdzieś was potraktują w taki sposób, bez wiary, lekceważąco, to dajcie im ostatni znak. I jest nim właśnie to strząsanie prochu z nóg. Co ten gest oznacza? Czy widzieliśmy kiedykolwiek kogoś, kto tak postępuje? Może na pielgrzymce, jak kończy się taki etap, w którym idziemy po piachu, wchodzimy wreszcie na asfalt, albo ktoś schodzi z góry, czy wychodzi ze śniegu, to właśnie tak otrzepuje nogi, mocno uderza w twarde podłoże, żeby to, co się nazbierało na tych butach, ale po co to czynimy? Po to, żeby tego piachu ze sobą nie nieść? Po to, żeby te buty były lżejsze? I tak dalej. Ten gest jest, ma inne znaczenie. To strząsanie prochu, tak to Jezus właśnie mówi, jest odcięciem się od postawy tych ludzi. Od tych, którzy nie przyjmują Ewangelii. Nie chcemy z waszą niewiarą mieć nic wspólnego. To jest właśnie ten gest, który może na koniec wstrząśnie tymi, którzy odrzucili Ewangelię. A więc Jezus uświadamia uczniom, że nie idą tylko z własnym słowem, że niosą orędzie Ewangelii, orędzie zbawienia świata. Jeżeli ono jest nieprzyjęte, to nie oni tylko są nieprzyjęci, ale ci ludzie odrzucili Boga, odrzucili Mesjasza, odrzucili Jezusa, który ich posłał. Może takie gesty, takie, a może inne, bardziej zrozumiałe, są nam dzisiaj bardzo potrzebne, żebyśmy nie lekceważyli słowa, nie lekceważyli działania Boga, nie lekceważyli czasu, który Pan Bóg nam dał, nie mówili łatwo, to jeszcze kiedyś, później, na emeryturze i tak dalej. Nie wolno w ten sposób odrzucać łaski, która jest nam dana.
Jeżeli nie zostaniecie przyjęci, strząśnijcie proch z nóg na świadectwo dla nich. Uczniowie są posłuszni. Idą tam, gdzie Jezus ich posyła. Idą po dwóch, jak oni się dobrali. Może Jezus ich łączył ze sobą? Kogo posłał ze sobą? Z kim posłał Jana? Z kim Tomasza? Z kim Andrzeja? Z kim Judasza? Z kim Piotra? Przecież oni wszyscy słuchają słowa Jezusa. Może to była pierwsza sytuacja, w których razem byli. Może nie bardzo ktoś chciał być z tym drugim. Ale właśnie to ci, którzy uczą się pełnić wolę Boga, dlatego właśnie jednym z elementów tej drogi pełnienia woli Boga jest to, żeby wyruszyć w drogę, bo Jezus tak im polecił. Wyszli, zapisał Marek, wzywali do nawrócenia, wyrzucali wiele demonów, namaszczali chorych, wielu chorych, przywracając im zdrowie. Są posłuszni. Jezus ich posyła, to idą. Bardzo piękne są te obrazy. Mówimy o misji głoszenia słowa, ale to dla uczniów jest ich posługa, ich praca, ich działanie. Pierwsze, pewnie są w tym jakieś potknięcia, może jakieś próby, może coś się im nie udawało. Może przeżyli to, co przeżył Jezus, że nie słuchano ich, że ludzie byli zajęci czymś innym, że nie wierzyli temu, że ktoś taki, nie wiadomo skąd, mógłby głosić coś ważnego. Jak dzielą się z Jezusem i między sobą tym, co się wydarzyło, to doświadczyli, jak prowadziło ich słowo, jak to, że Jezus ich posłał, jakby otwierało im drzwi domów, serc, miast, miejscowości. Jak właśnie to ta obecność i łaska, jaką Jezus im dał, łaska uzdrawiania, łaska wyrzucania demonów, że ona działała przez ich ręce. To jest niesamowite. To bardzo porusza serce, że dzieje się coś, co na pewno nie jest wynikiem mojej mądrości, mojej mocy. Ja nie mam takiej mocy, ale Jezus ją ma. Jezus działa przeze mnie. Bardzo piękne słowo, ostatnio mnie dotknęło, też z Dziejów Apostolskich, kiedy prześladowani są uczniowie, Piotr i Jan, pojmani przez straże świątyni, modlą się we wspólnocie, dzielą się tym, że arcykapłani zakazali im przemawiać do kogokolwiek to imię, to proszą wtedy Boga o odwagę głoszenia słowa i o to, żeby Jezus wyciągał swą rękę, gdy oni będą głosić słowo, by on uzdrawiał. Jezus jeszcze w tym szóstym rozdziale jest z uczniami. Posłał ich, też jest z nimi. Też jego ręka pełna mocy im towarzyszy. Więc kiedy głoszą, kiedy modlą się, kiedy wyrzucają złe duchy, Jezus wyrzuca. Czyni to przez nich. Daje łaskę przez ręce. Dokonali wiele dobra, uzdrowili wiele osób, oczyścili serca, uporządkowali serca wielu braci, sióstr, którym na nowo przywrócono wolność, wolność od działania zła, od nienawiści, od grzechu, od nieuporządkowania. Misja, zadanie ma jakiś skończony czas. Uczniowie po wypełnieniu swojej misji, wracają do Jezusa. Po tym czasie apostołowie wrócili do Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. Zwróćmy uwagę na ten pierwszy obraz. Wyruszają i wracają. Są posłani i wracają do Jezusa. Bardzo piękny obraz. U Jezusa jest źródło ich misji i u Niego jest jej zwieńczenie. Uczeń nie jest posłany tylko po to, by rozpoczyna jakąś działalność i przemieszczał się z miejsca na miejsce. Ma wracać do Jezusa. To wracanie może być nie tylko takie fizyczne,
Wraca tam, skąd wyjechał, skąd wyruszył. Tak było w życiu Pawła i Barnaby. Tak było w życiu innych apostołów. Wracają do miejsc, gdzie zostali posłani. Relacjonują, co się działo. Tak jest w życiu pierwszych uczniów. Jezus ich posłał. Jezus na nich czeka. Jezus ich przyjmuje. Ten obraz wydaje mi się niezwykle ważny. Taki, który mówi o tym, czym jest misja. Jest wypełnieniem zadania, które jest mi powierzone przez Jezusa. Nie tylko zadanie głoszenia słowa, czy wyrzucania złych duchów, uzdrawiania. Każde, jakie mam powierzone. Jezus jest ze mną. Tam Go ujrzycie. Jest ze mną w zadaniu, które mi powierza. Bardzo to ważne. Wracają do Jezusa, a potem ten piękny obraz uczniów, którzy opowiadają Mu o wszystkim. Co w tym pięknego? Zwróćmy uwagę najpierw na więź, która właśnie wyraża się przez to, że chce się dzielić życiem. Chce się dzielić tym, co wydarzyło się. Można by powiedzieć, że oni odpowiadają Jezusowi na pytanie, no i jak było? O Panie, w tym miejscu już ludzie czekają na Ciebie, a tam wielu opętanych zostało uwolnionych, a tam wielu zostało uzdrowionych. Wszyscy pytają o Ciebie, o Jezusa, o Tego, którego Bóg posłał. Pytają o Twoją naukę. Powiedzieliśmy to, co słyszeliśmy. Panie, to niesamowite, że uzdrawiasz przez nas. Ile każdy z nich miał do powiedzenia. Ewangelista Marek tego nie zapisał, może tak w ogóle nie było, ale biorąc pod uwagę moje doświadczenie życia rodzinnego, wyobrażam sobie tak, że jest to taka rozmowa, takie spotkanie, w którym jeden przez drugiego mówi, a u mnie było to, a u mnie to. Ja spotkałem takich ludzi. Dotarliśmy nie tylko do Żydów, ale też do pogan. Każdy z nich chce coś powiedzieć jak najszybciej. Tak się jeden przez drugiego, może nie przekrzykują, ale chcą podzielić tym, co ich spotkało, co przeżyli. Jak dojrzewali w tej misji. Wyobrażam sobie też, że Jezus, kiedy ich słuchał, uśmiecha się. Wiedział, że tak będzie. Wiedział, że są gotowi. Wiedział, że im to bardzo pomoże dojrzewać, dorastać. Że ich miejsce nie jest tylko przy Jezusie. Że tak, jak to zapisał Marek w 3 rozdziale, aby mógł ich posyłać na głoszenie nauki. To się właśnie stało. Byli gotowi. Poszli i wracają. Ale dzieje się coś jeszcze. Nie tylko wydarzyło się coś pożytecznego, dobrego. Nie tylko słowo rodzi życie, ale też ludzie zaczynają szukać Jezusa i zaczynają szukać tych, przez których o Nim usłyszeli. Za uczniami wracającymi do Jezusa ciągną tłumy. Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. To, co było do tej pory doświadczeniem Jezusa, uczniów oczywiście też, przecież byli z Nim, teraz dotyczy także uczniów. Oni też przestają mieć swój czas. Stają się tymi poszukiwanymi, tymi, którzy mają coraz mniej przestrzeni własnej dla siebie. Są coraz bardziej innych. Oni są coraz bardziej poszukiwani. Są tymi, dla których ludzie przychodzą, chcą, żeby dalej mieli dla nich czas, żeby mogli się z nimi spotykać, mogli ich słuchać, mogli o czymś opowiedzieć. Mogli opowiedzieć, co działo się w ich sercu, kiedy słuchali słowa. Co dzieje się w ich rodzinie, kiedy Pan Bóg w nią wkroczył. To jest taki wir, który coraz bardziej wciąga. Uczniowie teraz dostrzegają to, co było doświadczeniem Jezusa. Teraz oni są takimi osobami niejako rozrywanymi przez innych, poszukiwanymi, takimi, którzy są bardzo innym potrzebni. Na pewno
bardzo ich to porusza, ale też wyczerpuje. Jezus widzi zmęczenie, widzi ich zapał, entuzjazm, tą gotowość do służenia. Może też widzi to, że dotyka to ich granic, że na razie są gotowi podjąć to pierwsze zadanie, ale nie są jeszcze w stanie naśladować Go we wszystkim i tekst nam to pokaże. Jezus planuje dla uczniów odpoczynek, ale jaki? Popatrzmy na te uważnie, posłuchajmy uważnie tych słów, zatrzymajmy się na nich. Jaki odpoczynek proponuje Jezus? Bardzo mnie to kiedyś zatrzymało, że Jezus nie mówi do nich, to pójdziemy teraz do miasta, pójdziemy do kina, kin nie było wtedy oczywiście. Nie mówi im o jakiejkolwiek rozrywce, ale o odpoczynku adekwatnym do zmęczenia. Ponieważ pracowali w ten sposób, że byli z ludźmi, do nich głosili, z nimi nieustannie przebywali, ci ludzie za nimi przyszli, to odpoczynek będzie polegał na tym byciu osobno, na pustyni, w miejscu, którym będą sami. Potrzebują osobności. Kochani, to niezwykle ważne, żeby rozpoznać w sobie to pragnienie, potrzebę. Więcej, albo wcześniej jeszcze rozpoznać w sobie granice, zauważyć zmęczenie i odczytać, jakiego odpoczynku dla siebie potrzebuje. Jezus się upomina o ich odpoczynek. Chociaż pewnie widział tych, którzy ich szukali. Teraz jest potrzebne, jest ważne, żeby odeszli na ubocze. Teraz nie będą dla ludzi. Ludzie muszą trochę poczekać. Tak wydaje się, że to właśnie oznacza ta decyzja Jezusa, czy to słowo do nich, opuścimy to miejsce, udamy się gdzieś indziej, bo potrzebujecie odpoczynku. Bardzo piękne. Jezus był z nimi przez to, że ich posłał w pracy, ale jest też z nimi wtedy, kiedy mówi im, potrzebujecie odpoczynku. Płynie z nimi. Traci czas. Można by powiedzieć troszkę przewrotnie, marnuje go. Przecież można by ewangelizować. Potrzebny jest odpoczynek na pustyni. Spróbujmy to, co Jezus mówi do uczniów, rozważać. Co to znaczy, że Jezus zaproponował, zaprosił ich do takiego odpoczynku? Co to znaczy dla nich, dla mnie? Co to znaczy dla głosicieli słowa, że potrzebują odejść i odpocząć, być sami? Bardzo ważne orędzie, przesłanie tego słowa. Bardzo ważne słowo, które odczytujemy na nowo. Słowo od Jezusa, który zmartwychwstał. Idźcie osobno i trochę odpocznijcie. Kiedy przybyli na to miejsce, ludzie się tam zewsząd zbiegli. Skąd wiedzieli? Jest ta intuicja, to przeczucie, takie poszukiwanie, inteligencja, która jest wprzęgnięta w to, żeby znaleźć to miejsce, gdzie można być blisko Jezusa, a teraz też Jego uczniów. Zobaczmy na to zachowanie Jezusa, który po to tam popłynął, żeby uczniowie mogli odpocząć, ale kiedy tam docierają i widzą zgromadzone tłumy, Jezus się nad nimi lituje. Ujrzał wielki tłum, ulitował się nad nimi, ponieważ byli jak owce, które nie mają pasterza. To ogromnie ważne, piękne. Uczniowie doświadczają swoich granic, Jezus to widzi, potrzebują odpoczynku. Ale Jezus ponad tymi granicami może się wznieść. On naucza. On teraz służy tym tłumom. Zobaczmy na to działanie Jezusa, który szanuje i jednocześnie wobec tej litości sam wychodzi do tłumów. Bardzo to piękne. Słowo niesie ze sobą bardzo ważne pytanie.
czy umiem odkryć obecność zmartwychwstałego Jezusa w pracy, która jest mi powierzona. Mówiliśmy tutaj o misji, o głoszeniu dobrej nowiny, o uzdrawianiu chorych, o wyrzucaniu złych duchów. No to jest Boża praca. To w tym może łatwiej jest zobaczyć Pana Jezusa. Ale kochani, nie tylko to zadanie jest mi powierzone, nie tylko w tym mogę pełnić wolę Bożą. Także w mojej codziennej pracy, w pracy zawodowej, w moim codziennym byciu, w mojej rodzinie, czy w obowiązkach, w zadaniu, umiem to rozpoznawać. Tu się można bardzo pogubić. Może się stać czasem tak, że ktoś z pracy czyni całe centrum życia. Praca to całe moje życie. To jest pułapka. Istnieje takie niebezpieczeństwo. Warto, żebyśmy byli na nie bardzo wyczuleni, żebyśmy byli uważni. Ale możemy też traktować pracę jako przekleństwo. Niestety, takie nudy, coś, co mnie wyczerpuje, co mnie kosztuje, czy czego nie znoszę. Miejsca, ludzi, z którymi pracuję, zadania. Wszystko mnie złości, denerwuje i tak dalej. Czy udaje mi się w mojej pracy, w moich zadaniach odnajdywać to, że Jezus mnie tam posyła, że mnie wyposaża w to zadanie, że On mnie posyła do miejsca, które On zna, które On wybrał. I czy umiem się z Nim dzielić tym, co jest moim życiem, czy odkryłem to już, żeby właśnie Jezusowi o tym wszystkim, co się wydarzyło w tej misji, w zadaniu, w pracy zwykłej, bardzo powszedniej, opowiadać. Możemy prosić dzisiaj mocno Jezusa. Możemy Go prosić o łaskę, żebym otworzył mi oczy, żebym umiał zobaczyć Jezusa zmartwychwstałego właśnie w mojej pracy, misji, w zadaniu, wielkim i małym. Żebym umiał Go odnaleźć w tym, jak potrzebuję odpoczynku, w tym sposobie odpoczywania adekwatnym do zmęczenia. Prośmy o to. Módlmy się tym. Dzisiaj w czasie tej modlitwy, przygotowania, w nowym dniu, w którym to słowo z Ewangelii Markowej będzie nam towarzyszyło. Kochani, na koniec jeszcze dwa ogłoszenia. Przypomnienie najpierw, że w trakcie rekolekcji można korzystać z rozmównicy wsparcia duchowego. Na naszej stronie istnieje ta ikonka, można tam w nią wejść i zobaczyć osoby, które są do naszej dyspozycji, w jakim czasie, jak się z nimi skontaktować. To nie tylko osoby, które mieszkają tutaj w Polsce, to są także osoby, które są poza naszymi granicami. Może to dla kogoś będzie łatwiejsze, że właśnie korzysta z tych rekolekcji, jest z innego kraju. Można to czynić tak dorywczo, czyli raz na jakiś czas, a może ktoś dojrzał do tego, że chce z takiej rozmowy korzystać codziennie. Warto by wtedy poprosić tę osobę, umówić się na to. Nie polecam takiego wybierania do rozmów codziennie kogoś innego. To nie jest pożyteczne, to nie jest wskazane. Jeżeli już z kimś nawiążemy kontakt, pozostańmy w tym kontakcie, w tym, żeby to z tą osobą dzielić się, moją modlitwą. Czemu mają służyć te rozmowy z kierownikiem duchowym? Mają służyć temu, żeby się podzielić tym, co odkrywam na modlitwie, co dzieje się w mojej modlitwie. Może mi coś w tej drodze pomaga, może coś jest dla mnie trudne, nie umiem tego przekroczyć, zamyka mnie, nie udaje mi się wytrwać w czasie na przykład modlitwy, które sobie zaplanowałem, nie mogę sobie znaleźć miejsca. Może czasem to są jakieś trudności albo odkrycia właśnie. To, co dzieje się w mojej modlitwie, to byłoby najcenniejsze. Bywa tak, że w tych rozmowach, w spotkaniu chcemy się podzielić tym, co składa się na moje życie. To też jest bardzo cenne. Możemy o tym także z kierownikiem duchowym rozmawiać, podzielić się tym, opowiedzieć. Zwłaszcza jeżeli
no ma to wpływ na to słuchanie, na drogę tych rekolekcji, na to, jak potrafię się zatrzymać, skupić na Słowie. Ciągle mi to wraca, ciągle to przeżywam, ciągle przy tym jestem. Zachęcam do korzystania z tej drogi. Drugie ogłoszenie dotyczy bardzo pięknej praktyki. Proponujemy ją przede wszystkim w rekolekcjach, które są przeżywane tutaj na miejscu, tutaj albo w innych miejscach. To jest wieczorny rachunek sumienia w świetle Słowa Bożego. Chciałbym was zaprosić do tego, żeby wtedy, kiedy kończy się dzień, spróbować zebrać naszą drogę ze Słowem. Zaczynamy ją wieczorem, chyba że ktoś słucha tego wprowadzenia do następnego dnia, rano na przykład. Ale właśnie Słowo przechodzi z nami drogę. Od tego pierwszego spotkania, pierwszej lektury, czytam, o czym jest ten tekst. Może pomagają nam w tym treści, którymi się z wami tutaj dzielę. Słowo nas prowadzi i to jest ważne, żeby z nim wędrować, żeby z nim podejmować swoje obowiązki, kolejne etapy modlitwy. A pod koniec dnia możliwe jest zobaczenie całej drogi, jaką Słowo ze mną przeszło. I tutaj można poprosić Ducha Świętego o to, żeby mi pomógł to zobaczyć, tak jak to mówiliśmy o tej drodze ze Słowem, poprosić o to, to byłby taki pierwszy ważny krok, żebym zobaczył, czym zostałem obdarowany dzisiaj przez Pana Boga, czym obdarowany w Jego Słowie, jaką łaską, światłem w tej modlitwie, jaką łaską obdarowany, że pomagało mi to w drodze rekolekcji. Chociażby właśnie jakieś odkrycia, może jakieś treści, ktoś się czymś podzielił, skorzystałem z tego. Dziękuję za to. Warunki do modlitwy, pomoc ze strony bliskich. Tyle darów mogę dostrzegać. Takim darem może być to, że mogłem być na Eucharystii. A to przecież zwyczajne. No nie zawsze, już to wiemy dobrze, że udział w Eucharystii wcale nie jest czymś oczywistym i takim, że zawsze tak będzie. Zawsze będziemy to mieć dostępne. Drugi ważny krok, oprócz tego zbierania dobrodziejstw i podziękowania za nie, to jest pytanie, do czego Pan przez swoje słowo mnie dzisiaj zaprosił i jak na to zaproszenie odpowiedziałem. Do czego zostałem wezwany? Może do właśnie tego, żeby modlić się jakimś doświadczeniem. To było jakieś natchnienie, taka myśl, żeby o tym z Bogiem rozmawiać. Podjąłem to natchnienie czy nie? Może to jakoś zlekceważyłem albo sobie pomyślałem, wymyślam, na pewno tak Pan Bóg mnie do tego nie zaprasza. Słuchajmy natchnień. Spróbujmy za nim iść. Zobaczymy ich owoce. Będzie o nich można właśnie porozmawiać z kierownikiem duchowym. Można, jeżeli ktoś zbytnio się obawia, można zapytać, czy to ta myśl, która do mnie przyszła, warto ją było posłuchać czy nie. Ja z niej zrezygnowałem, bo to mi się wydawało jakieś dziwne. Dla jakichś bardzo takich zaawansowanych duchowo, dla mistyków i tak dalej. A ja nie, ja prosty, zwyczajny człowiek, to nie dla mnie na pewno. Możemy tutaj szukać pomocy. Możemy też uczyć się właśnie takiego rozeznawania natchnień, uczenia się, że jest taki sposób przychodzenia Pana Boga, który mnie dotyczy. Więc to pytanie, do czego mnie Bóg zaprosił i jak na to odpowiedziałem. I tę modlitwę kończymy podziękowaniem za dobro tego dnia, za te dobre odpowiedzi i przeproszeniem za to, w czym byłem oporny, leniwy, zamknięty, w czym przestałem słuchać słowa, zajmowałem się jakimiś innymi rzeczami, biegłem za jakimiś rozproszeniami, które mi przychodziły. Jesteśmy na początku tych rekolekcji i bardzo potrzebujemy wytrwania w decyzji i powoli nasze serce będzie się uspokajać, uciszać, zacznie się oswajać z ciszą, z innym rytmem, z tym, że nie jest karmione chociażby jakimiś informacjami, wiadomościami, jakimiś doniesieniami z różnych sfer życia naszego. Słowo będzie nas wychowywać, serce będzie się przyzwyczajać do ciszy i do pustyni. Tak się dzieje powoli, jeszcze nie, ale ten moment przyjdzie.
Zapraszam Was do modlitwy tym nowym słowem, które na drugi dzień naszych rekolekcji przygotowałem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.